Kilka nowych pomysłów radni z klubu Suwałki Przyszłości przedstawili mediom w miniony czwartek. Pierwszy z nich to ukwiecenie elewacji budynku dawnego Rokisu oraz tzw. ambasady, czyli nieczynnej jeszcze z powodu remontu, filii suwalskiego ratusza przy ulicy Noniewicza. Radni chcą ożywić nieco świeżo odmalowane zewnętrzne ściany obu kamienic, wystawiając na zewnętrznych parapetach skrzynki z kwiatami. Drugą zmianą, jaką chcieliby w tej części miasta wprowadzić, jest ustawienie dużych donic, również z kwiatami, na placu Marii Konopnickiej. Zaopatrzeniem w kwiaty oraz troską o ich utrzymanie powinien zająć się ich zdaniem Zarząd Dróg i Zieleni. Drugi z rajcowskich pomysłów to wdrożenie do suwalskich szkół nowego programu, którego celem miałoby być zaangażowanie najmłodszych suwałczan w coś na kształt suwalskiego budżetu obywatelskiego. Zdaniem pomysłodawcy radnego Wojciecha Pająka uczniowie poszczególnych szkół powinni dostać do dyspozycji fundowany przez miejską kasę budżet w rocznej wysokości od 3 do 5 tysięcy złotych i na zasadach ustalonych przez szkolną społeczność decydować, na co go wydadzą. Do tych niewielkich środków mogłyby się, jego zdaniem, dokładać rady rodziców lub pozyskiwani przez uczniów sponsorzy. Podobne programy realizowane są w kilku innych miastach i sprawdzają się znakomicie, przekonywał radny. Kontrowersje jednak budzi kilka kwestii. Według koncepcji radnego Pająka w pierwszym roku realizacji programu Cumulus należałoby nauczyć młodych mieszkańców miasta, po 4 do 6 uczniów z każdej szkoły, jak skonstruować regulamin dysponowania budżetem, jak ustalić zasady funkcjonowania tego swoistego budżetu uczniowskiego, jak dokonywać wyboru pomysłu i jak go wdrożyć w życie. Przeszkoleniem mogłyby się zająć na przykład organizacje pozarządowe, uważa Wojciech Pająk, który oszacował koszt takich warsztatów na 90 tysięcy złotych. To kwota niemała, szczególnie że w pierwszym roku budżet, jakim miałyby dysponować wszystkie publiczne placówki oświatowe w mieście, to zaledwie 45 tysięcy złotych. Konkluzja nasuwa się więc sama. Miasto powinno wydać 90 tysięcy, by garstka uczniów zadysponowała kwotą o połowę mniejszą. Wprawdzie szkolenie miałoby jeden cykl, ale też uczestniczyłaby w nim tylko jedna transza uczniów, którzy prędzej czy później ze szkoły odejdą. Trzeci pomysł przedstawiony mediom nie pochodzi od radnych. Młoda suwalczanka zaproszona na spotkanie z mediami zaproponowała, by w mieście ustawiono ławeczki dla karmiących mam. Jej zdaniem, któremu radni z zachwytem przyklasnęli, osłonięta z 3 stron i zadaszona ławka dałaby mamie karmiącej dziecko w plenerze namiastkę intymności i spokoju. Każda ławeczka miałaby również miejsce pozwalające na wygodne przewinięcie maluszka lub przebranie go. Zdaniem pomysłodawczyni pani Pauliny Dydzińskiej ławeczki powinny stanąć w takich miejscach jak suwalskie bulwary, plac Marii Konopnickiej czy Park Konstytucji 3 Maja.